Terlecki o senatorze Jackowskim. Już mi ręce opadają. Ryszard Terlecki o sprzeciwie senatora Jackowskiego. Już mi ręce opadają. Prawdę mówiąc, już mi ręce opadają. Już nie wiem, czy dywanik cokolwiek pomoże, tak szef klubu PiS Ryszard Terlecki skomentował głosowania senatora PiS Jana Marii Jackowskiego, który był m.in. przeciw zniesieniu zakazu handlu w niedzielę 6 grudnia. Senat w środę nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy, która incydentalnie znosi zakaz handlu w niedzielę 6 grudnia. Ustawa trafiła do podpisu prezydenta. Za przyjęciem noweli bez poprawek było 86 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu, a 8 było przeciw, w tym 5 senatorów PiS, Mieczysław Golba, Andrzej Pająk, Zdzisław Pupa, Rafał Ślusarz i Jan Maria Jackowski, który także składał poprawkę do tej ustawy. O czym pisaliśmy tutaj? On tu jest szkodnikiem. Szef klubu PiS został zapytany przez dziennikarzy, czy senator Jackowski zostanie wezwany na dywanik. Prawdę mówiąc, już mi ręce opadają. Już nie wiem, czy dywanik cokolwiek pomoże, odpowiedział Terlecki. Dopytywany, czy nie widzi miejsca w klubie dla Jackowskiego, wicemarszałek odparł, coraz mniej widzę. Na uwagę, że to 5 senatorów zagłosowało przeciw noweli, Terlecki odpowiedział, tak, ale to on tu naprawdę jest, co tu dużo mówić, szkodnikiem. Senator Jackowski, to pan marszałek powinien zostać odwołany. Ubolewam, że pan marszałek Terlecki zamiast dobrze zarządzać klubem zajmuje się recenzowaniem i atakowaniem mojej osoby za to, że bronię wiarygodności PiS przed wyborcami i napiętnowuje te działania, które są sprzeczne z naszym programem i tym, co deklarowali nasi liderzy, tak Jackowski odpowiedział w rozmowie z dziennikarzami na zarzuty Terleckiego. Jeżeli za to jestem prześladowany, to mogę powiedzieć w ten sposób, że w moim głębokim przekonaniu, jako osoby, która od lat siedzi w polityce, to pan marszałek Terlecki powinien zostać odwołany ze stanowiska wicemarszałka Sejmu i szefa klubu, dodał senator PiS. Jackowski uzasadniał swoją ocenę brakiem reasumpcji głosowania w sprawie jednej z poprawek Senatu do tzw. ustawy covidowej, podczas tego głosowania obrady Sejmu prowadził Terlecki.